W zadaniu kolejnym tworzymy pewien kod. Jak ten kod będzie wyglądał? No, na początek mamy dwie litery, a następnie mamy dwie cyfry. Czyli tu sobie zapiszmy, że tu mamy litery, tu mamy cyfry. No i spójrzmy, jeżeli chodzi o litery, no to możemy wybierać spośród takich liter. Czyli ile mamy tych możliwości wyboru? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli to oznacza, że pierwszą literę możemy wybrać na osiem sposobów. Co będzie z drugą literą? Otóż w zadaniu mamy powiedziane, że litery mogą się powtarzać. Więc jeżeli tutaj mamy na przykład literę A, to tak samo litera A mogłaby znajdować się w tym miejscu. Czyli jak gdyby z tego zbioru liter żadnej litery nie odrzucamy. Bo gdyby było powiedziane na przykład, że te litery nie mogą się powtarzać, to jeżeli tutaj mielibyśmy do wyboru wszystkie te litery od A do H i na przykład tu byśmy wstawili literę A, to by znaczyło, że na tym miejscu tej litery A już nie może być, bo nie mogą się litery powtarzać, wówczas do dyspozycji byłoby tylko 7 pozostałych liter. Ale tutaj, ponieważ mogą się powtarzać, to tu też napiszemy razy 8. Lecimy dalej z cyframi, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć cyfr do wyboru. No i ponieważ cyfry także mogą się powtarzać, no to zapiszemy to w ten sposób. Czyli mamy tak 8 do potęgi drugiej razy 25, może zapiszmy tak jak tutaj, czyli jeszcze 5 do potęgi drugiej. Czyli tak naprawdę obliczmy. 8 do kwadratu to 64, 5 do kwadratu 25, czyli możemy taki kod utworzyć na 1600 sposobów. No i podpunkt B, czyli także kod wygląda bardzo podobnie. Wybieramy najpierw dwie litery, później dwie cyfry. Mamy do dyspozycji 26 liter i wiemy, że mogą się one powtarzać. Tutaj możemy wybrać dowolne cyfry. No to 0 to będzie pierwsza cyfra, później mamy 1, 2, 3, 4 i tak dalej aż do 9. Czyli wszystkich cyfr mamy 10. Ponieważ także mogą się powtarzać, to zapiszemy to w sposób następujący. Czyli mamy 26 do kwadratu razy 10 do kwadratu. Czyli 26 do kwadratu to 26 razy 26, czyli 676. No i tu mamy razy 100, czyli dopiszmy po prostu 2 zera. No i to będzie odpowiedź w podpunkcie B.